Alfabet Wojtusika. Podcast Literacki Łukasza Wojtusika. Alfabet Czasu Literatury to jest cykl rozmów o kolejnych numerach kwartalnika Czas Literatury czemu? Ponieważ sam czas podczytuję i ponieważ lubię czytać. Tym razem w dłoniach. Trzymam czas numer trzy. Tematy mocno apokaliptyczne, bardzo różne formy, bo i poezja, i opowiadania, są też wywiady, są sylwetki autorów. To wszystko w całość składa m.in. Jan Burnatowski, sekretarz redakcji Czasu Literatury. Udało mi się zaprosić go do rozmowy. Spotkaliśmy się w krakowskiej księgarni pod globusem i spróbowaliśmy porozmawiać o trzecim numerze Czasu Literatury, trzecim w tym roku. R, jak rozmowa. I wertujemy, nie wiem czy słychać. Wertujemy ten nowy numer czasu literatury z sekretarzem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. Kingi poszedł na wagary. Ja nie poszedłem. Jan Brunatowski, sekretarz czasu literatury. Dzień dobry. Cześć, dzięki. Kłaniam się. Co to znaczy być sekretarzem? Wiesz, ja to takiego jednego kojarzę od Szymborskiej, kojarzę od Miłosza. Czym się zajmuje sekretarz w redakcji? Ja mam takie wrażenie, że jestem trochę człowiekiem działającym z tyłu na zapleczu. Pewnie nie chciałbym powiedzieć, że jestem szarą eminencją, bo to zbyt wiele, Aha. ale na pewno jestem człowiekiem, który po pierwsze jest w czasopiśmie od początku. To znaczy, e, byłem takim pomostem między działalnością miasta Hajduka, pierwszego redaktora mhm. naczelnego, a, a nowym redaktorem naczelnym, czyli Krzysztofem Zajasem. Więc e, będąc tym pomostem, transmiterem, musiałem też pewien rodzaj spuścizny i pewnych nawyków i kooperatyw przekazać nowemu redaktorowi naczelnemu nowemu, ale w zasadzie staremu, bo już jest Krzysiu z nami od wielu miesięcy i dwa numery już pod jego kuratelem, opieką i pomysłowością. Natomiast czym sekretarz się zajmuje między innymi? No sekretarz zajmuje się na przykład gonieniem i ściganiem autorów i autorek. Mhm. I to jest praca z jednej strony szalenie niewdzięczna, bo trzeba być niekiedy takim przydziarskim facetem, a z drugiej strony a z drugiej strony bardzo mm, pożyteczna w tym znaczeniu pożytków indywidualnych, bo dzięki temu można głębiej mocniej wejść w świat literacki, w kooperacji z autorkami i autorami i pozyskiwać nowe, nowsze, inne teksty i nazwiska, między innymi do czasu literatury. Czyli to jest taki łańcuszek trochę, to działa na takiej zasadzie, że ktoś przychodzi, nie wiem, daje tekst i mówi, ale słuchaj, na festiwalu opowiadania byłem, tam było takie super opowiadanie, może byście coś z tym zrobili? Tak działa to w ten sposób. Pewnie byśmy to mogli określić mianem jakiegoś rodzaju poczty pantoflowej mm -hmm. albo plotki środowiskowej, ale muszę ci tutaj lojalnie wyznać, jak nas powiedzi, że gro tekstów, które publikujemy w czasie literatury, to teksty spływające na moją jedną i moją drugą skrzynkę redakcyjną, mm -hmm. bo gdy pytasz, czym się zajmuję, to między innymi prowadzeniem obu skrzynek to dużo tekstów debiutanckich, zarówno prozy, jak i poezji, eseistyki, szkiców i recenzji literackich zapewne. E, więc to też jakiś rodzaj przebierania w tym, co do nas spływa i muszę przyznać, że, bo mam taki oddech czteroletni w zasadzie, Jasne. że tego jest sporo, to znaczy bardzo wiele osób pisze i to jest bardzo krzepiące, bo mówi się o tym, że literatura jak zwykle w kryzysie, że wydarza no, ale pytanie się... pytanie jest inne, ile osób pisze dobrze. Gdyby to próbować pewnie jakoś zliczyć... Być może trochę nieudolnie, chociaż z arytmetyki bywam ponoć niezły. Duży procent tego, co spływa na skrzynkę redakcyjną, e, wchodzi do numeru. To znaczy, powiedzmy, z 10 tekstów mogą no. wejść dwa, trzy. Tych tekstów w nowym numerze całkiem sporo i rozrzut, przyznaję szczerze, gdy czytałem, nieprawdopodobny. Przeważają jednak tym razem Krótkie formy. Jest dużo poezji, jest święto poezji nawet, czyli takie rezimę festiwalu Miłosza, ale powiedzmy coś o głównym wątku tego spotkania z czasem literatury, i tu będzie wujak, wstępniak, autorem jest to oczywiście Red Nacz Krzysztof Zajas. Złe przeczucia. Słucham, jak niszczeje świat. Powolna apokalipsa, tak sobie wynotowałem. Kristoff to się temu wątkowi przygląda i przyglądają się też autorzy. Ale to chodzi o taką apokalipsę, tak wyczytałem z całości numeru, odczytywaną codziennie, która trwa, a której nie zauważamy i o której może nie musimy mówić w takim patetycznym tonie, apokaliptycznym wziętym z Biblii. Apokalipsa interesuje nas o tyle, że byłaby pewnie jakimś momentem przejścia, zmiany. Rzeczywiście, niekoniecznie momentu świętego. Gdy konstruowaliśmy z Krzysztofem numer 3, a w zasadzie 15, bo to już 15 numer czasu literatury, to z tych tekstów, które zamówiliśmy, oraz tych tekstów, które napłynęły na skrzynkę redakcyjną, wyłonił się taki dosyć ciekawy, mm, powiedzmy niedokładnie, projekt antropologiczny. To znaczy, autorzy i autorki, poeci, poetki, pisarze, pisarki, próbowali w swoich tekstach przyszpilić jakieś momenty przemiany, odmiany. Mm -hmm. Bardzo często związane z patrzeniem w ciemność, to znaczy w, w, związane z patrzeniem w, w jakąś stronę, powiedzmy, przynoszącą lęk, przynoszącą niepewność, przynoszącą to, co gdzieś porusza jakieś czułe struny w nas y, ludziach, i jak sądzę, prowokuje czy skłania, użyję tej wyświechtanej frazy, do namysłu. Ten namysł myślę, że byłby związany chyba z tym, co moglibyśmy okazać mianem czarnych fluktów w rzeczywistości, czyli czegoś, co buzuje. Tak jak mówisz, niekoniecznie jest zauważalne, ale to jakoś pęcznieje wewnątrz i dąży do erupcji katalizacji. To są cięż, często bardzo takie ciche erupcje, niezauważalne właśnie, podskórne, ale w związku z tym, że podskórne to tworzące. Rytm naszego właściwego życia. I te erupcje tu dotyczą różnych przestrzeni. Mamy sporo poezji w nowym numerze, mhm. i to są takie erupcje gdzieś związane z byciem w liczbie pojedynczej, czyli z kondycją samotną. O tym piszą głównie poetki, w tym Anna Adamowicz czy, czy Inga Iwasiów. To są oczywiście, jak pewnie słusznie przewidujesz, to są takie wiersze, nad którymi cieniem kładzie się czas pandemii, mhm. głębokiego lockdownu, czyli tego, używając tej freudowskiej frazy, niesamowitego doświadczenia, czyli różnego od naszej potocznej rzeczywistości. Ale to są też takie upadki i patrzenie w ciemność pełne powrotów do przeszłości, na przykład w tym, tej krótkiej prozie Michała Milczarka. Kiedy on tak. w zasadzie, będąc w Gruzji, przygląda się tej Gruzji przez pryzmat, czy nakłada taką soczewkę na swoje patrzenie, postsowiecką. Ale tam co... też jest bardzo ciekawy i prosty punkt wyjścia: taki, że siedząc w jednym miejscu, zawsze wyobrażamy sobie, albo tęsknimy za tym miejscem, który, w którym nas nie ma, albo to miejsce wspominamy, albo jakoś dekonstruujemy. W porównaniu. W analogii albo właśnie w dekonstrukcji. Tak, i tu bym się odwołał chyba do drugiego etymologicznego znaczenia apokalipsy, to znaczy apokalipsa, niestety ta, która jest nam wtłaczana do głów w szkołach, to przede wszystkim koniec, święty koniec i katastrofa. To drugie etymologiczne znaczenie, o którym myślę, ono odsyła nas do momentu objawienia, czyli doświadczenia czegoś, co zostaje w jakichś Sposób i z jakiegoś powodu wydobyte na powierzchnię. Mhm. Mówisz o milczarku, no, on wydobywa swoje jakieś, prawda, wrażenia, na przykład tego, że on, jest w, on żyje w przemieszczeniu i żyje w melancholii. Może nie sam autor, milczarek, ale przynajmniej autor, bohater, narrator i jego yy, prozy. Takim momentem oświecenia czy objawienia tego, co gdzieś skryte w nas, myślę, że są również fragmenty pochodzące z tych krótkich trzech prus Wladimira Kaminera. Które drukujemy w tym numerze, i one też przyglądają się takiemu dziedzictwu, powiedzmy, sowieckiemu. Co tam się w tej Rosji dzisiejszej dzieje? Bo to też, przepraszam, od razu powiedzmy, Władimir Kaminier to jest człowiek, którego dla mnie wynaleźliście literacko. Urodzony w Rosji, ale piszący po niemiecku, a jednocześnie. Jak rozumiem z tego, co czytałem, nie potrafiący się z, tych, z tego korzenia kompletnie i do końca wydobyć, i w jakiś sposób teraz żerujący na tym na korzeniu. No absolutnie tak. To znaczy, znaczy miło usłyszeć, że kaminera jakoś wynaleźliśmy, czy jakoś go oświetliliśmy. Może ja jestem po prostu ignorantem. Nie, no. wiesz, dla mnie ja kaminera też nie znałem, to muszę wprost mm -hmm. powiedzieć, i tu bym wrócił też do tego inicjalnego naszego mm -hmm. pytania, czy sprawy. Czym zajmuje się sekretarz? Sekretarz zajmuje się również czerpaniem pożytków z bycia poznaniem, sekretarzem. Poznaniem, tak, poznanie to ładna tak, kategoria. On się zajmuje poznaniem i poznawaniem. I Marta, Marta Jabłońska, która przysłała naszą skrzynkę, właśnie fragmenty z, z tych tekstów Kaminera, ona mi w jakimś sensie oświeciła, bo ja Kaminera nie znałem, nie słyszałem o tym pisarzu, a on jest pod wieloma względami pisarzem ciekawym, bo jak mówisz, urodzony w Związku Radzieckim w roku 90. W wieku bodajże 23 lat, jeżeli nie, za, nie zaowodzi mnie pamięć, przenosi się do Niemiec, tamże jej tworzy, ale od tego swojego dziedzictwa rosyjskiego nie jest się w stanie uwolnić. Ja pozwolę sobie tylko na krótki cytat Aha. ze strony 31 czasu literatury w tej krótkiej prozie Czarnobyl. On pisze tak: w pewnym sensie podobnie wygląda dalsze życie naszej utraconej ojczyzny. Ideologia komunizmu, utopia, która obiecywała tysiąc lat szczęścia i pokoju po upadku Związku Radzieckiego, zadomowiła się niezwykle mocno w wielu głowach, a uśpiona została na czas nieokreślony w podświadomości jej nielicznych fanów, którzy jeszcze pozostali. Bardzo różnie można się tym tekstom przyglądać i w nich trochę przeglądać, bo esej tak naprawdę inicjuje też ten, ten numer i to jest tekst Jurka Franczaka, o jego prywatnym, ale jednak nie do końca prywatnym, apokaliptycznym myśleniu, takiej wyobraźni o apokalipsie. I on sam sobie zadaje pytanie, do czego w tym myśleniu apokaliptycznym się odwołujemy? No już ten wątek religijny nam się pojawił, ale zakładam, że jeżeli jest wstępniak, bo trochę teraz powiedzmy o kajak konstrukcja, potem jest esej, który ma nam dać do myślenia, to, to jest trochę tak, że konstruuje się takie pismo na zasadzie okej, okay, naczelny mówi gdzie szukać, potem autor eseju mówi gdzie rozpuszcza wici, a potem tak naprawdę do nas należy interpretacja tego w kluczu tych tekstów, które czytamy. Tu dotykasz ważnego tematu, czy ważnej zmiany w, czy w obrębie czasu literatury, jako czasopisma i jego konstrukcji, bo o ile Jacek Hajduk, czyli pierwszy naczelny czasu literatury, miał taką koncepcję, aby główny temat, motyw był raczej ukryty gdzieś wewnątrz numeru i, i pozostawał do wydobycia, do wykopania e, dla czytelnika, o tyle Krzysztof Zajaz podszedł do tego tematu. Inaczej, chyba wsłuchując się w głosy czytelników, to znaczy każdy numer sygnowany rednaczem, jakkolwiek mm. to pięknie brzmi, Krzysztofem Zajasem, posiada wstępnia, który jakoś zarysowuje i kierunkuje naszą interpretację, czy też współbycie z tym numerem. I to, co udało się już Krzysztofowi wypracować, i co wydaje mi się bardzo dużą wartością, jak to dzisiaj się mówi, dodaną do czasopisma, to to, że o ile Krzysztof zwraca się niekiedy do konkretnych autorów o przygotowanie tekstu, to zostawia im pełną swobodę. I takim, takim tekstem, wydaje mi się, jest właśnie esej Jurka Franczaka. To znaczy, Franczak pisze z takiej bardzo mocnej autorskiej perspektywy. Trochę wychodzi właśnie poza te proste religijne opozycje w myśleniu o religii i tak naprawdę mówi, to, co postanowiliśmy tu dla Państwa wybić mm -hmm. mocną czcionką, to znaczy w ogóle żadnych końców i początków, tylko ciągi dalsze, rozwinięcia i rozwidlenia, i żadnych mm -hmm. pierwszych przyczyn. I dalej Franczak tak pisze: zamiast końcowego odliczania powinna nam wystarczyć kulawa wyliczanka, mm -hmm. czyli mnożenie, wyliczanie wszelakich spraw. To jeszcze, zaglądając do tego numeru, będzie R jak redakcja, która podpisana jest w wywiadzie z R jak radkiem, R jak rakiem. Tylko dla słuchaczy alfabetu Wójtusika zdradź. Jak jest podpisane w wywiadzie redakcja, to kto pisze tekst, a kto muzykę. Ja, to jest, to, to, to dopiero chyba teraz do mnie dotarło i trzeba, że tutaj pozwalam sobie śmieszkować, ale to brzmi troszeczkę jak brygada RR. Redakcja <tokaj> Radek tak. Rak. No właśnie tak, to... Taki podmiot zbiorowy zadający pytania. Były oczywiście kiedyś takie, takie praktyki, ale zastanawiałem się nad tym, a tak naprawdę, bo chodziło mi o wywiad, wywiad z Radkiem Rakiem. I tutaj chciałbym dotknąć innego wątku, bo rzeczywiście po tym jak otrzymał nagrodę jedną, drugą i inne wyróżnienia, to zrobiło się głośno w ogóle o tego typu twórczości, którą proponuje nam Rak, czyli zupełnie nie wprost takiej literaturze, która wydaje się nam być hermetyczna, a potem się okazuje, że nawiązuje do tak wielu rzeczy, mm. e, chociażby do mitologii słowiańskiej, m, że możemy ją czytać na, i do historii przecież i bawi się tymi kontekstami. Tak. Do czego zmierzam? Do, do rzeczy zupełnie innej, mianowicie takiej, że, że jak konstruuje się wywiad do e, czasu literatury, jak tutaj dobieracie gości i jakie zagadnienia was interesują, no bo przecież w tym Radkiem rakiem to wywiadu już było trochę. Owszem, wywiadu z Radkiem Rakiem było trochę. W przypadku jego postaci a w zasadzie. Powiedzmy, jego kompleksowego człowieczeństwa. On jest wielopostaciowy takim. Tak, właśnie więc. dlatego mówię o tym kompleksowym człowie, człowieczeństwie. Rzecz wzięła się stąd, że on jakoś pięknie łączy w sobie dwa rodzaje wrażliwości. Jednym z nich byłby, byłoby takie nasłuchiwanie natury, czyli ta jego działalność zawodowa, którą określa się mianem bycia weterynarzem. Mm -hmm. I on tu bardzo pięknie zresztą o tym opowiada. Kiedy redagowałem, współredagowałem, przepraszam, kiedy współredagowałem ten wywiad z Krzysztofem, jakoś zupełnie mnie poraziła scena, którą Radek Rak przywołuje ze swoich debiutów weterynaryjnych. Mianowicie pierwszy pacjent, Pekinczyk, któremu proszę sobie wyobrazić, wypadły oczy z oczodołów. Mm -hmm. I to się może wydać w zasadzie taką bardzo komiczną sceną, ale gdy sobie wyobrazić psa, który rzeczywiście cierpi na, 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 na taką przypadłość, i lekarza, który z nim pracuje w sensie z tym psa, i naprawia mu gały, oczy, to to jest jakoś zupełnie przynajmniej dla mnie wzruszające. Mm -hmm. Jest to jeden rodzaj wrażliwości, a drugi to taka, powiedzmy, Wyobraźnia ośmielona. To znaczy, rak się tutaj nie mityguje. On w tej ostatniej swojej książce, o której wspominałeś, on odpływa w tak wiele światów, w tak wiele różnych przestrzeni, że to, mam takie przekonanie, może być wspaniałym kontrapunktem do tego, co określałem mianem życia. Bo wsiadając do, do słowa, w którego jakubieszeli, My się o tej rzeczywistości naszej, albo rzeczywistuchy, jak to się kiedyś mówiło, możemy odbić w rejony, które, które pozwolą nam o dotkliwościach egzystencji po prostu w jakimś sensie zapomnieć. Czyli rozumiem, że za wątki humanistyczne dotyczące medycyny odpowiedzialny w wywiadzie jako redakcja jest Jan Burnatowski, a za wątki humanistyczne dotyczące literatury Krzysztof Zajas albo. Odwrotnie. W przypadku tutaj tej wesołej naszej brygady RR, czyli, czyli Zajasa, Burnetowskiego, Iraka albo chronologia odwrotna, współodpowiedzialni jesteśmy wszyscy i wszyscy Aha. za to pójdziemy siedzieć. Natomiast w numerze poprzednim chociażby, czyli drugim, tym, tym który przed kilkoma miesiącami się ukazał, tam ja miałem taką przyjemność mhm. przeprowadzać, co prawda niestety za pośrednictwem internetu, ale jednak wywiad z pisarzem czeskim Jiřím Kamenem, który który opublikował przezabawną, jednak jakoś mądrą książkę Świece w pogańskim gaju. I tu Krzysztof dał mi zupełną swobodę i wolność i powiedział: Krótko, to jest twoje zadanie, zrób to. Mm -hmm. Tu do tej obszerniejszej rozmowy z Radkiem Rakiem przysiedliśmy wspólnie, chociaż muszę oddać Krzysztofowi, że to on wykonał lwią część tej jednak trudnej pracy, ponieważ to najpierw zostało nagrane, a później spisane i przynajmniej dwukrotnie zredagowane i jeszcze skonsultowane z naszym wywiado wywiadowanym weterynarzem i pisarzem. Pozdrawiamy radnym. bardzo serdecznie redaktora naczelnego Krzysztofa Zajasa, znanego pisarza również. Widać było, że profesorskie oko, literaturoznawcze... Czuwało Nad tą częścią czasu literatury, pewnie jak i nad całą, bo tych literackich smaczków jest tutaj jeszcze więcej. Skoro pojawili się współcześni autorzy polscy, to jeszcze zatrzymajmy się przy jednym nazwisku, autorki Sylwia Chutnik. Zdradza wam tutaj fragmencik ze swojej nowej powieści. Jest to przejmująca, zabawna opowieść. Która zwraca uwagę na ten fragment, może dość przewrotnie, na, na seksualną stronę wspomnień bohaterki, która jest już sędziwą kobietą, a, i takie wchodzenie w historię, ale też w język. Ale tak naprawdę to wszystko dzieje się w jakimś określonym czasie. I to ten czas, wydaje mi się, jest też ważny na wielu poziomach. Taka międzypokoleniowa trochę opowieść. Na pewno opowieść międzypokoleniowa. Na pewno czas jest tu ważny. Ona ma taki trochę wyźmień melancholijny, gdyby to spróbować jakoś tam tematycznie zamknąć. Natomiast wiesz, mnie tutaj inna rzecz w tym opowiadaniu, czy fragmencie w zasadzie powieści, która za niebawem się ukaże Sylwii Hutnik, interesuje. To znaczy, mnie tu interesuje taka perspektywa seksualności kobiecej. Ona mi się trochę rymuje z tym, co napisała Zyterudzka jakiś czas temu, czyli z krótką wymianą ognia. I z kolei ja to jeszcze wysyłam gdzieś w, moje, w moją prehistorię lekturową, to znaczy w twórczość Mariana Pankowskiego, który z kolei pokazywał taką senioralną, erotyczną, rozbuchoną wyobraźnię, właśnie podstarzałego, powiedzmy to niedokładnie w cudzysłowie mężczyzny. Takich historii jednak trochę potrzebujemy, bo przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze rozmowa o starości, o miejscu starości w życiu społecznym, w takiej transmisji pokoleniowej jest po prostu szalenie potrzebna. Z takiego egzystencjalnego punktu widzenia. Ty bardzo jesteś prosto, starszy, jasne, ja młodszy. Bardzo prosto jest, można to sprawdzić czytając ten fragment, kiedy dobra, mój mózg to robił. Automatycznie zadawał sobie pytanie, czy kobieta w tym wieku może używać takich sformułowań. Odpowiadał sobie, oczywiście, że może. To gdzieś... Kulturowo-strukturalnie narzucona kalka mówi nam, że panie w tym wieku to powinny używać takich eleganckich słów, najlepiej z językowo zymbowym e. Hmm. Mówiąc oczywiście o romantycznych uniesieniach, prawda? I tam ta, ta pułapka jest, bo te opowieści, tych schadzek, zabaw, a jednak okazują się być dosadne, wprost. Co nie przeszkadza namiętności, może tak. Na pewno tak. I tu jest jakoś dotykasz chyba tego drugiego aspektu. To znaczy ta perspektywa seksualności kobiecej, mm -hmm. jeszcze właśnie wyrażonej w konkretnym języku. Powiedziałbym chyba takim transgresyjnym, bo ona tu się jakoś buksuje mm -hmm. z naszymi przyzwyczajeniami. Powiedzielibyśmy, no przecież kobiecie tak nie wolno w ogóle o, o, o seksie myśleć. Nie w tym wieku, nie takim językiem. Ona to tutaj robi. No i A... jeszcze teraz skazujemy się na państwa ostracyzm, mm. bo oto dwóch facetów. Siedzi przy stoliku w księgarni pod Globusem i rozmawia o tekście Sylwii Chutnik, która pisze o kobiecie w sile wieku, która wspomina swoje doświadczenia seksualne. Nie idźmy tą drogą. Drogi Janie, nie idźmy tą drogą. Dobrze, to jeszcze jedna autorka, Weronika Mabardi. Jest podstawowe pytanie. Wracam do punktu wyjścia. Gdzie wy znajdujecie takie historie i takie opowieści? Na styku to jest w ogóle taki tekst wprowadzający do twórczości i tego, czym zajmuje się Weronika Mabardi. Autorką tego tekstu i późniejszego wywiadu z Weroniką Mabardi, belgijską pisarką tworzącą w języku francuskim, autorką sztuk teatralnych, tomików poezji i powieści. Autorką tej rozmowy jest Karolina Czerska. Wiesz, tu, tu znowu dotykasz ważnej sprawy w czasie literatury, bo, bo Weronika Mabardia, w zasadzie jej teksty trafiły mm -hmm. do naszej skrzynki. Tylko i wyłącznie za pomocą woli tłumaczki. Ona do nas napisała, wysłała teksty. Myśmy się z Krzysztofem nad nimi pochylili, to znaczy po prostu je przeczytaliśmy. Okazało się jakoś dla nas interesujące, i to była najpierw sprawa tych fragmentów powieści, czyli jeleni, a później stwierdziliśmy, że chętnie byśmy opublikowali rozmowę z tą z bardzo ciekawą pod wieloma względami pisarką. I pani Karolina Czerska taką rozmowę dla nas przygotowała. Pisarka jest, i tu znowu się odwołam do swojego doświadczenia. Ona jest ciekawa z tego właśnie powodu, że jest na styku, jest pomiędzy. To znaczy ona definiuje siebie jako, czy określa siebie jako pisarkę francuską, ponieważ w jej przekonaniu, i to przeczytacie Państwo w niektórych momentach tego, tego wywiadu z nią, dla niej francuszczyzna jest językiem analitycznym, językiem precyzyjnym, językiem intelektu. I ona z jakichś powodów, Właśnie tych intelektualnych woli w tym rejestrze się poruszać. Natomiast jej język, jednak pierwszy, czyli język belgijski, jest tym językiem emocji, uczucia, fizjologii też bardzo często. I z jakichś powodów Ma Mabarti od tego języka jednak odchodzi, definiując siebie jako e, pisarkę francuską. Mówi sporo również o swoich egipskich ko korzeniach, ponieważ jej ojciec jest egipcjaninem z pochodzenia. Ja w ogóle mam wiesz takie przeświadczenie, że tam, gdzie literatura czy jakiś zagadnienie, kulturowe są niejasne, są przestrzenią twórczości, mieszańców jak kiedyś. Pisał Jacek Łukasiewicz, kundli można by powiedzieć, to one wtedy są właśnie najciekawsze. Przychodzi mi teraz na myśl taka powieść bardzo ciekawego e, amerykańskiego pisarza o korzeniach libańskich, Rabiego Alamedina wydana przed chyba 13 laty tutaj u nas w Polsce, pod tytułem Hakawati. E, główny bohater, e, właśnie Amerykanin, ale o libańskich korzeniach, pamiętający swoje dorastanie w Bejrucie w latach 70. i w latach 80. -tych. Wydaje mi się, że tego potrzebujemy w tym, z jednej strony, zglobalizowanym świecie, ale z drugiej i Strony w świecie zupełnie przemieszanym, płynnym. No, oczywiście moglibyśmy się odwołać do metafory baumanowskiej, ale nie wiem, czy ona jest tutaj konieczna. Więc ta płynność, ta niejasność, ta nieokreśloność myślę sobie, że ona dotyka czegoś ważnego w tym, co możemy określić człowiekiem, mianem człowieka współczesnego. To ja do tego, co powiedziałeś, dorzuciłbym jeszcze jeden trop, hmm. zupełnie pewnie inny, ale też wielokulturowy, czyli spojrzenie na pewien. Tekst, który trafił do kanonu z innej strony, a trafił do kanonu prozy europejskiej. Jest taka niewielka książeczka, kiedyś wydana przez Wydawnictwo Charakter. Autorem jest Kamel De Wood. Tytuł książki Sprawa Mersalta. Bardzo zacna opowieść, która też rozbija nasze przyzwyczajenia dotyczące pewnej ważnej sprawy ukrytej w pewnej bardzo ważnej książce. Ja, jeżeli mogę, to wezmę to, co mówisz i rozwinę to. Znaczy, to jest piękna koincydencja mówisz o wersolcie. Niedaleko kilka dni temu przeprowadziliśmy wywiad z Markiem Bińczykiem, tłumaczem nowego wydania obcego mhm. i możecie się Państwo spodziewać w najbliższym numerze, czyli czwartym, czyli tym, który ukaże się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, właśnie o przedniej rozmowie z Markiem Bińczykiem, gdzie między innymi o obcości, o inności, o motywacji, o, o społeczeństwie, o odrębności, w kontekście Mersolta będziemy z Bińczykiem i z Zajasem rozmawiać. No proszę, ja chyba mam jakieś takie prorocze apokalipsy, zaczęliśmy od apokalipsy, zaczęliśmy na a apokalipsa, na w jak wizjonerstwo powinniśmy kończyć. No dobrze, to zdradźmy, co już przygotowujecie, bo to jest trochę tak, że tutaj nie zdradzę jakichś nieprawdopodobnych historii, że dla was to, że ja trzymam w dłoniach czas literatury, a Ci, którzy się zdecydują poczytać, a znajdziecie tu mnóstwo innych tekstów, bo wymieniony przez ciebie Bieńczyk to już was, wasz prawie stały felietonista, tak. wspólnie z koleżanką Lebną. To wy, kiedy to się składa i ukazuje, tak naprawdę już zaczynacie nabór albo część tekstów do kolejnego numeru macie. Każda rozmowa. O takim charakterze, w jakim tutaj się spotykamy, jest dla mnie szalenie wymagająca, ponieważ obaj z Krzysztofem jesteśmy już daleko poza numerem i do tego numeru przy każdej rozmowie musimy jakoś wrócić. Znaczy, wracamy oczywiście chętnie, ale tak jak mówisz, jesteśmy już w numerze czwartym, nad nim pracujemy. Jesteśmy dużo dalej, bo jesteśmy już przynajmniej w dwóch pierwszych numerach roku 2022. To znaczy, patrzymy, patrzymy dalej, bo taki rytm ma kwartalnik I, i, i przed tym nie uciekniemy, uciekać nie chcemy, bo to jest nasz Nasza lojalność względem państwa, czyli, czyli czytelników i ciebie, Łukaszu, nasz czytelniku. To teraz ja ci zadaję bardzo poważne, fundamentalne pytanie: czy teraz, czy potem? No, no proszę. Ja bym jednak optował za tym, żeby teraz. Dobrze, to teraz ci się dostanie w związku z tym, że każdy z moich gości, każda z moich gości, otrzymuje na koniec rozmowy. Taką niespodziankę, która nazywa się jeden unikalny, fantastyczny, fenomenalny, rękodzielniczy kubek alfabetu Wojtusika, to wędruje on w twoje dłonie. A dlaczego powiem, że czy teraz, czy potem? Dlatego, że kolejny czas literatury przed nami i pewnie znowu się jakoś spotkamy. A spotkamy się, szanowni państwo, mam nadzieję, już niedługo. I wybaczą państwo, że autor będzie ten sam, ale rozmowa będzie zupełnie inna. Przy okazji zbioru. Poezji Janusza Schubera, który dla obecnego tu Jana Brunatowskiego jest ważną postacią, to kiedy uniwersytet opublikuje? Po pierwsze, dzięki, że o tym wspominasz. I To mm -hmm. jest jakoś zaskakujące, że zwracasz na to uwagę, bo wydaje mi się, że, że dostrzeganie poezji Schubera nie jest wcale takim oczywistym gestem. Przewidzieliśmy zmaterializowanie, czyli podanie Państwu. Tego pierwszego nieautoryzowanego przez Janusza Schubera wyboru wierszy na początek listopada. Ufamy, że nic się w tej sprawie nie przewróci. Pewnie jedyną kwestią w tej materii jest dostępność papieru w drukarniach. Plik złożony, uzupełniony pięknie, w zasadzie ilustrowany zdjęciami dyrektora um, uniwersytetu, czyli Andrzeja Nowakowskiego, mm -hmm. bo to jest taki jego bardzo osobisty projekt. A, a jeżeli mówimy o osobistym projekcie, to to jest też mój bardzo osobisty projekt, ale o tym chyba pogadamy mm -hmm, kiedy tak indziej. Jest. Pogadamy, jeżeli ktoś nie mógłby znieść y, koincydencji Jana Burnatowskiego i Łukasza Wojtusieka w tym samym podcaście. Za czas niedługi na okoliczność poezji pana Schubera, to, to proszę napisać. Alfabet Wojtusika małpka gmail.com. Znaczy, wiem, kto jest właścicielem tego adresu mailowego i wiem, co odpiszę, ale można, można próbować. Wszystkie petycje będą rozpatrzone. Janusz Schuber, przed nami na pewno, przed nami kolejny odcinek alfabetu Wojtusika. W tydzień, w piątek. Przed nami też kolejny czas literatury już w nowym roku. Nawet w starym jeszcze. No, czyli w grudniu. Jeszcze w grudniu, tak. tak. Jej, Tego dobra. się trzymamy. Dobra, to idę pisać tą recenzję, którą obiecam. <laughs> Ino hyżo. <laughs> Jan Burnatowski, wielkie dzięki. Bardzo dziękuję i dzięki za kubek. Kłaniam się Państwu. P jak patronaj. Nie byłoby tego całego zamieszania alfabetowego, gdyby nie wsparcie moich patronów i patronek. Możecie do tego grona dołączyć. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl. Tam, wstukując hasło alfabet Wojtusika, znajdziecie szczegóły tego, jak można mnie wspierać. Za każde wsparcie bardzo serdeczne dzięki.